No dobra, co my tu mieliśmy? Co my tu mamy? Co my tu mieliśmy? Co tu będziemy mieć? Pytania z gatunku ważnych i egzystencjalnych. O, chyba był zaczęty miesiąc, chyba nie było supportów. Mógłbym teoretycznie pozżerać trochę rzeczy. O, to by było OP. A nie chcemy być OP, prawda? Prawda? Słynne ostatnie słowa. Dobra, na razie sobie wyrobimy standardową rundkę. Motywacyjną. Jezu. O. Co gorsza, prawie wszyscy są zmotywowani. Na szczęście tylko prawie. Cześć, Zylik. Więc coś czuję, że moje obżeranie się ze wszystkimi jak leci będzie nieograniczone dzisiaj. Cześć, Basku. Bo też mówię, nie ma za bardzo kogo obrzeć. Jeszcze Konstans tylko. I chyba styknie. Generalnie powiem tak, jestem w stanie uwierzyć, że dam radę dzisiaj skończyć grę jako taką. Ale głowy nie dam, że na pewno mi się uda. Tak powiem. Bo na pewno jakbym się pospieszył, to będą radę. Przy czym no to zależy, jak poszłyby mi tak naprawdę te walki wszystkie, które mam jeszcze do przerobienia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma za bardzo obżerania się, więc tylko skoczę. Poszkoić się w mieczu jeszcze. Cześć, Biki. Gdzie będzie Kaśka? Gdzie będzie Kaśka? Tu jest Alois. Tu jest Flame. Czyli na logikę Kaśka powinna być tu. Jup. Coś czujesz, ta Jaska nie wejdzie. Ale to tylko takie moje dziwne przeczycie. Dobra, kto jeszcze mógłby mnie pouczyć? Manuela zawsze mnie uczyła. Tylko jeszcze odbiorę roślinki. Zastanawiam się, czy będzie mi się chciało podbijać statystyki protagonistki. Bo teoretycznie mam tych przedmiotów od zajobu jeszcze ciut. Ale mam wrażenie, że to byłby delikatny overkill. Paczka chipsów do połowy pełna, no a da się inaczej? Myślałem, że to samo przez się mówi, że jeżeli kupuje się chipsy, to one są w połowie puste. Wpłacisz w połowie za powietrze w paczce, a w połowie za paczkę. Myślałem, że to oczywiste. Chciałem to podnieść. I znaleźć jeszcze... Tu jest Manuela. Daj mnie miecza. I czy coś jeszcze dzisiaj? Wszyscy są zmotywowani, w mieczu się podszkoliłem. Ne. Więc czas podszkolić moich podopiecznych. To tak mnie boli, jak widzę tą eskę. Dextonfer. I pytanie, co dalej szkolisz w takim razie? Latanie już mogę nie zdążyć. Białą magię mogę spróbować? Może jeszcze dobiję. Przy czym też nie pamiętam, czy za cokolwiek sensownego dostanie, więc... no dobra, to kto jeszcze w takim razie? Bernadette ma szansę na S+. Zresztą mam nadzieję, że może ta kolejna paczka będzie pełna. Wiem, że są niektóre firmy, które rzeczywiście produkują takie paczki wpakowane prawie że do pełna, ale to bardziej wyjątki od reguły, aniżeli rzeczywiście reguła. Więc ja generalnie bym się nie nastawiał, tak powiem. Dobra, tak to jeszcze może potrzebować. To i fajnie było eskorbić. Nie tą razą. Linhardt ma dwie eski, więc S+ na pewno już nie będzie miał. Dorotka teoretycznie ma szansę, mogę spróbować. Ja. Petrze dam radę raczej eskorbić. Zwłaszcza jak tak perfektami będzie zasuwać. I... Z postaci, z których jeszcze korzystam, tak naprawdę najbardziej by mi się opłacało Kory Trójki Hilda Setef. Przy czym też za bardzo nie widzę, co mógłbym. Hildzie dać latanie na... I setufowi... A spróbujmy tego. Authority robić na... Battalion Desperation. Kontynuuj. Nie zmieniłem celów. Jezu. Powinienem zmienić cele. Setef miał nowy batalion. To też nie mógłbym pogrzebać, ale zobaczę jeszcze. Walka raczej mnie męczy, ale 5 lat to naprawdę szmat czasu. Nie jestem geniuszem strategicznym, ale powinniśmy skończyć tak szybko jak to tylko możliwe. Co o tym sądzisz? Najlepiej byłoby zadbać, żeby jak najmniej osób umarło. Mimo wszystko nie narażać. Nie narażać swojej armii na niepotrzebne straty. Urodziny... Baltusa. A kwiaty, na pewno się ucieszysz. Pogrzeby zaraz ogólnie, jeżeli chodzi o bataliona, bilitki i tak dalej, bo podejrzewam, że coś będę w stanie w tej kwestii ogarnąć. Zwłaszcza, że część osób podostawała jakieś abilitki w międzyczasie i ich nie zmieniałem. No tak, moi najlepsi magowie, którzy nie potrzebują magii. Najlepiej. Dzień Sanseslin. Dobra. Co mi szkodzi? I rodziny Flame. Przypadek? Dziwnie było mieć urodziny w dniu jakiegoś świętego. Znaczy takiego naprawdę, powiedzmy, najbardziej znanego świętego, o którym cały czas się mówi w ogóle. Bo tak to wiadomo, można powiedzieć, że każdego dnia są imieniny, które są obchodami czy jakiegoś tam świętego, tak? W każdym razie, muszę posprzedawać trochę rzeczy, żeby mieć je bardziej ponaprawiane. Możliwe, że nawet pobawię się jakoś w forżowanie ich, ale to też jeszcze nie jestem pewien. Listę nie potrzebuję. Ty też sobie radę. To sprzedam, co ja się będę. I to chyba wszyscy będą. To teraz pokupujemy rzeczy. Czyli tak, tobie damy... W sumie jaka jest różnica między sceningowym? 4 a 8. Zastanawiam się, jaka jest różnica w wadze między sceningowym a jakimś srebrnym czy coś. To będzie zbalansowane. Tak jakby do tej pory nie było. Dobra, weź sobie to. O, killer lance są ten... niekapowane. To miła rzecz. Kasper nie potrzebuje, Bernie potrzebuje łuku. Niestety nie mam Brave Bowów, a szkoda. Nie ukrywam, że nie pogadziłbym. PC ma jeszcze... Mam wrażenie, że ktoś z Wiki Hilda setów potrzebowali. Tobie mogę dać jakiś topór. A co by dać jej topór do rzucania? I tobie dać lance. Killer lance. Chyba to będzie wsio. Z przedmiotów też wydaje mi się, że nie potrzebuję, bo co mógłbym kupić? Tarcze, mech. Eliksiry nie, klucze nie, sile nie. Bataliony, to mnie właśnie ciekawi, czy mogę komuś załatwić lepszy batalion? Albo w ogóle batalion, jeżeli go nie ma. Tak nie wytykając nikogo palcami. Hilda. Nope. Setew potencjalnie mógłby mieć jakiś lepszy, tylko nie wiem, czy mam jakiś lepszy latający. Retribution to nie jest coś, co bym chciał. Z batalionami też trzeba pamiętać, że one wpływają na statystyki i czasami zwyczajnie będzie się opłacało przez to zamienić. Więc akurat pod tym względem seria czy pozostanę Czajsowik. Dobra, czyli tak, Hilda nie może mieć... Konstans? Konstans ma swój własny batalion, który raczej będzie lepszy niż jakikolwiek inny, który to znajdę przez te plus 7 do magicznego ataku. To też, ale to mogę za chwilę zegnąć jako tako. Czy może po prostu tutaj nie będzie czegoś lepszego? Paweł, ten plus 15 by the way. Bo za mało do tej pory unikałem. Fedkoi mam wrażenie, że coś by się lepszego przydało. On ma z kolei za niski authority. Ogólnie większość moich postaci, jak tak patrzę, ma dość niskie authority. Głównie dlatego, że dość mało korzystałem z gambitów jako tak. No dobra, to kupować nie będę raczej, tylko je odnowię, bo to się pozużywały. A u Kowala mogę ponaprawiać część rzeczy. Zwłaszcza, że nie ukrywam, przydałoby się. Ale to raczej konkretne rzeczy. Brave Bow ile kosztuje? Mało Steela. To z chęcią to zrobię. A Longbow też Wood Steele, to też może być. Jeżeli dobrze pójdzie, to nie będę musiał już poza tym naprawiać do końca gry tak naprawdę. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ale to się jeszcze okaże. A Brave Lance'a, Wood Steele, dobra. To jeszcze mnie stać. No dobra, sforżowanie rzeczy. Co mogę zrobić? Wodao się forżuje, wodao plus naklejenia materiałów. Nie chcę wiedzieć, jak to by było popsute. Silverki w Silvers albo Brave Plus. Tak, bardzo zbalansowane rzeczy. Fredkoi mam wrażenie, że chyba najbardziej by się coś przydało sforżować, biorąc pod uwagę, jak mało on ogólnie zadaje. Aczkolwiek może też uważać, bo nie mam jakoś za bardzo materiałów specjalnie dużo, więc żeby się na tym przypadkiem nie przejechać. A Dorotka nie potrzebowała. Czy PC ma coś? Tak! I obawiam się, że to może być wszystko generalnie z takich rzeczy. Tylko jeszcze zobaczę, co tam u Linharda się trzyma. Ten Nasty Sword, czym on jest. A Silver z tego się zabi. Zawsze coś. No dobra. To jeżeli chodzi o tego typu rzecz, to będzie tyle. Teraz chcę zobaczyć te nieszczęsne nabitki, bo mówię, trochę mi podochodziło na pewno. A protagonistka... nie widzę, żeby miała coś lepszego. Ferdek. Desperation, Battalion Desperation to raczej nie jest coś, na czym mi specjalnie zależy. Atak to raczej ma takie w miarę ok rzeczy. Ty potrzebujesz zdecydowanie. Wydaje mi się, że Faith jako tako się niespecjalnie przydaje jako umiejętność. Głównie dlatego, że za rzadko nią atakujemy po prostu. Więc ten efekt jakoś nieczęsto wchodzi w grę jako tako. Dalej, Kaspar nie. Bernadetta, czy ty masz coś? Bowcris plus 10. Pytanie, czy jest wart? Tak, będzie warto zamieniać z tym. Bo zastanawiam się, czy warto zamienić Close Counter, ale będę się chciał po prostu grać tak, że Bernadetta nie musiała kontrolować. Dalej, Dorothea. Jumbo Breaker. Ty masz ok rzeczy. Petra. Lethality to jest tylko szansa na instant killa, więc raczej nie jest to coś, na czym mi zależy. Dalej Lizzie Tea. Czym był Dark Tomfer? Plus 5 ataku przy używaniu mrocznej magii. Jasne. Generalnie trzeba rozróżnić czarną magię i mroczną magię, bo to nie jest to samo. W wypadku Lizzie Tea musiałbym porównać jej spele jako tako, ale część z nich łapie się właśnie jako czarna, część jako mroczna. Tak z głowy nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć, który będzie który. Niestety. Jeszcze chcę zobaczyć Konstans, czy coś ma. Black Tomfer. Czy mogę mieć jednocześnie Black Tomfer tu i tu? Czy to w ogóle działa? Boję się zapytać, czy to naprawdę działa. A znałem, że cię nie, ale mogę być optymistą, ok? Na pewno chciałem jeszcze dać kombatarta, Fredko... A nie, ty masz Swiss Strikesy. Ty nie masz Swiss Strikesów. A chcesz Swiss Strikesy. No dobra. Jeszcze tylko, bo wydaje mi się, że jedną rzecz widziałem. Możesz wreszcie używać tej włóczni cholernej? Au! Wreszcie może używać tej cholernej włóczni, której nie mógł używać przez większość czasu. Jestem z ciebie dumny. Dobra, to mówię. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne, to będzie wsio. A teraz pójdziemy się bić. Nie, wciąż nie uważam, że jestem na odpowiednim poziomie, żeby już móc bezpiecznie pojeździć. Tak, i mogę iść kończyć grę. Inna sprawa, że tak pewnie jest, tylko nie czuję się komfortowo, ale... Ryzykować nie będę, to na pewno. I wiem, o czym zapomniałem. Ale to jeszcze mogę zajść się przedtem, przed wejściem do bitwy. Bo chciałem zobaczyć te nieszczęsne bataliony w końcu. Odnośnie tego, że teoretycznie możemy mieć jakieś dostępne z paralogów. Tak przeglądam na szybko, jeżeli chodzi o statystyki. Najlepiej taki, który by miał jednocześnie dużo avoidance w porównaniu tego, co ja mam. Charyzma mnie nie rusza. Wydaje mi się, że to, co mam obecnie, będzie najlepsze, bo daje i dużo kryta, i dużo avoidance. Więc tutaj raczej bym tego nie zmieniał specjalnie. No ja do tego niska jest w tej chwili od do sztankowania, więc... No dobra. Lizita, czy znajdzie coś lepszego? Kicholskie dają... Kryt plus 10. To trochę kusi. To też trochę kusi, ale z drugiej strony nie chciałbym okazać Konstans. To już trochę mniej kusi. Więc... zostanę. Ferdek raczej nie będzie miał jakiegoś super wyboru. Zwłaszcza, że chciałbym, żeby on był tym, powiedzmy, bardziej tankowatym z moich żołnierzy. Więc potencjalne bonusy do Protection i Resilience by się przydały, żeby zostały. Dobra, to inaczej. Czy jest ktoś u mnie, kto w ogóle ma jakieś naprawdę okropne w tej chwili te... Naprawdę okropne bataliony. Mam dziwne wrażenie, że Bernadetta jest taką osobą, jak tak patrzę. Co gorsze, Bernadetta potrzebuje też bardzo mocno rzeczy, które daje jej poza ataku fizycznego, głównie dlatego, że ona generalnie mało zadaje. Więc miałem możliwości, wolałbym tego nie obniżać. Chyba że to rzeczywiście będzie różnica, nie wiem, o 1, a w zamian dostanie jakoś bardzo dużo czegoś innego. Tu jest plus 5, ale plus 0. Na charyzmie mi nie zależy plus... Czy da się mogę sortować? Da się sortować po authority. Teoretycznie chcę sprawdzać, powiedzmy, od tych na górze samej, bo one na papierze powinny dawać najwięcej. Na przykład coś takiego. To się wydaje znacznie lepsze niż to, co mam obecnie. Tylko jeszcze pytanie... Bo tak patrzę na statystyki, a jednocześnie zastanawiam się, czy nie chcę też brać pod uwagę gambitów jako tych umiejętności ofensywnych. Wydaje mi się, że aż tak często nie będzie to potrzebne, ale... Dobra, Hilda z tego co widziałem kompletnie nic nie może. Bo wszystkie latające bataliony są na za wysokiej authority, a Hilda nie ma authority. Wbrew temu jak się zachowuje. Jakoś zawsze mnie to trochę bawi, ale co ja mogę? Stride. To bym w sumie zamienił, bo Stride'a... Znaczy Stride to jest ta zabawna rzecz, którą mógłbym wykorzystywać do szybkiego psucia misji, ale... Nie czuję się, żebym mi bardzo zależało na tym. Jest pytanie, czy będę miał jakieś... Dość magiczne bataliony. Tu jest plus 3... Coś takiego na razie wstępnie by się przydało. Zobaczę, czy jest jeszcze jakiś, który daje coś niepodobnego. To jest plus 4. Tylko już na B, więc nie. Ponownie Haldowi pewnie mógłbym zwiększyć magic attack w ten sposób. Mógłbym czy nie mógłbym? Mocbym mógł. Jeszcze tylko się przejrzę na pozostałych. Coś takiego może... O, plus 6 defa obszarowe. To musiało być zbalansowane. Ogólnie jak ja patrzę, to te bataliony do manewru są bardzo ciekawe i interesujące. I nie jestem pewien, czy chcę to kwestionować. No dobra, teraz już oficjalnie wszystko, co miałem zajść organizacyjnie zabione, możemy walczyć. Fedek nie powinien tego umrzeć, prawda? 12 razy 2. Ech. Nie jest to nic strasznego. To jeszcze wracając, czy jest to rozróżnienie na tą cholerną, czarną i mroczną magię? Mam ochotę powiedzieć, że wszystkie te czary, które mają litery greckiego alfabetu, są mrocznej magii, a nie czarnej magii. Ale tej głowy nie dam. Longbowem bym musiał, to podziękuję. W sumie chcę jeszcze kimś atakować? Niech podejdą. Wsiadę od 18 i tak samo daję, cześć. Dobra, co ambitnego się stało? Absolutnie nic. Srebrny łuk wystarczy, czy nie? Powinien. Wreszcie jestem dumny z tego, co ona zdaje. Że to jest jakiś super hot take. Odnośnie motywu walki, mi się większość tych normalnych podoba tak naprawdę. Wow, jeden. Czy ja stąd mam zasięg? Mam zasięg. Czy wierzę w Hildę, czy nie wierzę w Hildę? Wierzę w Hildę. Może niekoniecznie tak, ale młotkiem... młotkiem już na pewno przywali. Ciekawe, jaką szansę na trafienie będą mieli przeciwnicy tutaj. Zero. O, magowie mają 30, a i to chyba głównie dlatego, że ignorują wszelkiego rodzaju, że tak powiem, nierówności terenu. Znaczy nie wiem, ja ogólnie mam wrażenie, że Fire Emblem 4 jest bardzo fanbojowany w takiej bardziej zagorzałej społeczności. Nie, Fire Emblemowej. Że powiedzmy, o ile... powiedzmy... Ci nowsi fani mogą jakoś super za nią nie przypadać, tak ci, którzy są serio od dłuższego czasu, naprawdę twierdzą, że czwórka jest omega najlepsza i w ogóle. Przy czym jest też taka piękna zależność, że jeżeli ktoś lubi starsze Fire Emblemy, to absolutnie nie znosi Awakeninga, Fates, No i w sumie tyle, bo trzy domy już są raczej w tych kategoriach bardziej lubianych. Dasz radę, czy nie dasz radę? Nope. Zawiodłem się na to po raz ostatni. Masz rację, it's no good. Dobra, i teraz co tutaj robimy? To jest pytanie. Mogę strzelić z meteora? Koniecznie jest warto. Chyba nie jest warto. Jezu, czemu Konstans tyle zadaje? Boję się jej. Ja się naprawdę czasami jej boję, jak patrzę na te obrażenia. Raven? 37% na trafienie, holy fuck. Zrobił to! Absolutnie szaleniec. Podjeżdżajmy odrobinę do przodu. Czy Hilda będzie w stanie przytankować jednego? Powinna być w stanie. 10 R4, holy fuck. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Zawsze naiwnie wierzę, że jeźdźcy w Viven mają dużo więcej tego. Dużo więcej armora niż mają. Więc za każdym razem się dziwię, jak dzieją się takie sytuacje jak ta przed chwilą. No dobra, teraz muszę się zająć całą resztą śmietanki w takim razie. Czy ty będziesz miał zasięg do niego? Tak. Czyli mogę na pewno zajść to w ten sposób. Dalej. Granie na pewno... Co muszę zrobić, tak absolutnie muszę, to pozbyć się wszystkich tych przeciwników, którzy atakują pięściami. Sami zaj mag. 8 razy 2 to nie jest nic strasznego. Tylko czy ja jestem w stanie jego pobić? Zwłaszcza patrząc na te szanse na trafienie. Bo chyba go zgambitować. Nie, bo ogólnie mam wrażenie, że jeżeli chodzi o Fire Emblemy, to jest dużo części, o których można powiedzieć, że są zupełnie inne niż pozostałe. Nawet w samym Face teoretycznie masz parę różnych stylów gry, tak? Jeżeli chodzi o design jak tako. Czy 8 razy 2, ty nic nie zrobisz, ciebie muszę pobić. Znaczy, ja ogólnie miałem zawsze wrażenie odnośnie tych gameboyowych Fire Emblemów, że one wszystkie są do siebie w miarę podobne. Że tak naprawdę... Blazing Blade, Binding Blade i Sacred Stones. Nie powiem, że to jest kompletnie ta sama gra, ale są naprawdę bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o gameplay. Laski plus 10. Weź, bo jeszcze wie, że będziesz skrytować. A propos wiary. Czy wierzysz, Daffy? 34%. Nie wydaje mi się. Dobra, to już powinno być miarę łatwo. Zastanawiam się, czy na tyle łatwo, że mogę sobie pozwolić na autowalkę, ale chyba aż tak ambitnie się nie czuję dzisiaj. A 2 przy małej szans na trafienie to nie jest coś, czym powinienem się przejmować. Przynajmniej mam taką nadzieję. Miałem też nadzieję, że trafię, ale tutaj to już ewidentnie wymagania są zbyt wielkie. Ogólnie bicie się w lasach zawsze mam wrażenie, że jest dosłownie SP, zanim się do tego, czy akurat dobrze wyrzucę kostką. Albo jeżeli akurat przyjdę jakąś postacią, która korzysta w miarę rozsądnie z mieczy. W ogóle nie wiem, zawsze mi się dało, że 5 to jest praktycznie 4, tylko taka nieco inna. A nie takich mówi, że to praktycznie już jest dużo bliższe oryginalnym Fire Emblemom. Ale pięknie nie trafia, holy fuck. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. To jest jak w tym memie, nie spodziewałem się absolutnie niczego, ale i tak się zawiodłem. A przynajmniej jestem na etapie, gdzie Hilda może rzeczywiście coś tankować, to jest dużym plusem. To co, kiedy rozdaje wszystkie przedmioty ze statów? Nigdy nie pamiętam, czy 3 domy mają kapa, czy nie. Jeżeli nie, to by było co najmniej interesujące. Tak samo jak interesujące będzie, kiedy wreszcie trafię na przeciwników niewrażliwych na magię. Ale może to jeszcze nie jest ten czas. Tam przerzut, spotkanie z protagonistką? Na to wygląda. Widzicie, potrzebuję jednak tych rzeczy do statystyk. Protagonistka nie wygrywa mi sama misji na hardzie. Najgorzej. Moje, pewnego dnia okaże się, że mogę odpalić misję na autowalce, w której wystawiłem samą protagonistkę i ona sama to wygra. Nie wiem, czy to jeszcze ten dzień, ale jednocześnie kolci mnie, żeby pewnego dnia zrobić sobie takie pełne playthrough, że gram tylko protagonistką, pod miecz konkretnie, i zobaczę, jak daleko uda mi się zajść. Oczywiście nie licząc misji, gdzie jest absolutnie wymagane, żeby grać kimś jeszcze, tak? No i oczywiście nie mówię to o modelingu, bo modeling nie nadaje się do tego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy ktoś jest obecnie bezpośrednio narażony na ataki? Nie widzę. Czy ktoś może chcieć być zaraz narażony na ataki? Jasne, na pewno trafi. Boże święty. Przeraża mnie zawsze te 0%, jak je widzę, szczerze mówiąc. Tak samo jak przeraża mnie to, że tutaj potencjalnie Fedek może zginąć. Zastanawiam się, czy oni się biją, ten sobie przypomniałem, że to jest bestia. To wiele wyjaśnia. Czy wierzę, że może podejść do przodu? Powinna być w stanie. O ile coś się bardzo mocno nie wywali na zbity pysk, to powinienem przeżyć bez problemu. Zobaczmy. Tutaj wszystko zgodnie z planem. To względnie wszystko zgodnie z planem. Tutaj kryty nie pomagają, bo Feldek nie ma siły. To było typowe RNG Fire Emblemowe. Albo raczej to było typowe RNG na SMT, kiedy walczę z przeciwnikami. Au! Cóż za geniusz, zła i zbrodni. Zero Majtal, muszę atakować. Dosłownie nie mam szans nic zadać, ale i tak muszę dostać w pierdol. Ej, 2000 któryś. Naprawdę czasem się zastanawiam, co autor miał na myśli po prostu. Takie trochę, what did they mean by this? Dobra, Bernie jakoś specjalnie dużo nie dodaje. Na szczęście od tego mam magów. King of Bless. A więc tak wygląda czwartek w sobotę. To nie był łucznik, prawda? Nie pojebało mnie jeszcze. Nie. Ale to był mistrz miecza, który jest później w pierdol, jeżeli go zostawię samemu sobie. Dobra, Sergio, weź się zajmij tym, do jakim krytu jest. Dobra, co jeszcze mi tu zostało, czym muszę się zająć? Ogólnie to widzę jakichś trzech przeciwników. Tak zwane o trzech za dużo. Te 9%? Przysięgam, że te 9% nigdy mi się nie znudzi. Dobra, i teraz kto chce mnie gdzie bić? Bo widzę, że ktoś mnie planuje bić, tylko nie wiem kto. Za 8. Tylko wyekipuję jej łuk w takim razie, żeby mogła oddać. I niech się dzieje co się chce. Raczej nie muszę się przejmować, że oni zabiją to bestię, bo ona ma 3 paski HP. Oryginalne koncepty w Fire Emblem 5 to łapanie przeciwników jako główny sposób zdobywania ekwipunku. Jak działało łapanie przeciwników właściwie? Ej, pamiętacie jak mówiłem, że nie powinien się przejmować tym, że robią bestie, zaczną się martwić. Może poszukamy ich przedmiotów, z czego później korzystają w Fire Emblem 9-10. kojarzę, że gdzieś jeszcze ten system widziałem. W sensie mam wrażenie, że w którymś Fire Emblemie, ale głowy nie dam w którym. Oprócz 9 i 10. Nie wiem, czy Echoes czegoś podobnego nie miało. W sensie Gajden. Mogę powiedzieć, że tak. Zero. Zwajdająca od podręcznika tej busty do Ghostlightów. Nie wiem, co o tym sądzisz, szczerze mówiąc, jak tak to opisujesz. Ogólnie jakoś pomysł boostów do Ghostlightów do mnie jakoś mocno nie przemawia. Z założenia wychodzę trochę, że jeżeli postać ma jakieś ghostlighty, to fajnie było, żeby co najwyżej je, powiedzmy, można było przetasować, tak jak to jest na przykład w 3 domach, że w zależności od wybranej klasy możemy mieć różne ghostlighty. Czy on przeżył na jednym hapeku, czy mi się wydaje? Chyba tak. To zobaczmy, czy są kompetentni i pobiją bestię do drugiego paska, znaczy do ostatniego paska hapeków, czy nie? O mój Boże. Absolutne czady. Nie to, co ta banda tutaj. Powiem wam, że protagonistę mógłbym wysłać na samodzielną misję. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ona ma z tego spamiętą umiejętność, która sprawia, że może się wyleczyć przy ataku. Na to się tak smutno patrzy, Jezu. Ta bestia próbuje, stara się, robi co może. I nie trafia. Aż się zaczyna trochę kibicować takiej bestii, szczerze mówiąc. Plus do magii? Fuck! Chyba pierwszy raz widzę, żeby moja Lizitra miała więcej jakiejkolwiek statystyki innej niż magia, Dobra, jak to mawiał klasyk, zabawa kończy się tutaj. Nie chcę im dać przypadkiem zabić tej bestii. Czekajcie chwilę. Postać, która najmniej zadaje, ale rozbije ten pancerz cholerny. Przeciwnicy mogą łapać twoje jednostki. O mój Boże. To brzmi jak niezabawna i interaktywna interakcja. Naprawdę mogę jej zadać cały pasek HP. - 72% szans na kryta, holy fuck. Ależ czuję się zbalansowany, Jezu Chryste. Po prostu czasem nie wiem, jak ja to robię. No, powinien być w stanie skończyć to w takim razie w tej turze. O ile Berni trafi. A trafi. Ze stafami w Fire Emblemie 4 i 5 kojarzę, że było coś bardzo zabawnego, jeżeli chodzi o Poisony albo berserki, ale nie dam sobie głowy uciąć, o co dokładnie... O! O co chodziło. To było nieprzewidziane. To było coś pokroju, że te statosy były jakieś kompletnie popsute i nie dało się przed nie żyć, jeżeli nimi oberwaliśmy, a oberwać było bardzo łatwo, albo coś ten deseń. Czy to nie jest tak, że berserk w tych... Berserk w czwórce albo w piątce ma jakieś 50 km zasięgu? Boże, miecz mi się skończył, pomocy. Zaraz napady będą musiał kupić tutaj treningowy, tylko po to, żeby go mieć. Co jest nie tak z tą postacią? Dobra, uwaga, idę robić eksperyment. Tak zwany eksperyment społeczny. Fire Emblem 5 staff users mają infinite range. I istnieje w tej grze berserk staff, chcesz mi powiedzieć? I ten berserk trwa permanentnie. Ja nie chcę grać Fire Emblem 5. A, szlak. Wiem, w czym problem. Miejsce. Wądo piekła. Ale szkolci. Teraz uwaga, czas na eksperyment społeczny. Tylko muszę jej zmienić tą broń nieszczęsną. Ja po prostu będę przeklikiwał przez te tury. I atakował to, co potencjalnie może mi dojść krzywdę. Albo do czego nie mam normalnie zasięgu. Ona cały czas ma pełne HP, by the way. Battalion Desperation. Battalion Raf i Battalion Desperation? Nie, nie róbmy tego. Nawet nie wiem, czy protagonistka może, szczerze mówiąc. Trudno tego, tak wam powiem. Muszę korzystać z każdej ze swoich jednostek, żeby odnieść sukces. Właśnie mówię, wcześniej się nad tym zastanawiałem, ale... Nie wiem, jak się z tym czuć, zwłaszcza, że ta gra jednak jest trochę długa. Stafy leczące mogą dostać drugiego życia w jednej turze, czy po prostu nie trafić. Z tym nietrafianiem stafami leczącymi, ogólnie nietrafianiem leczeniem, to mam wrażenie, że Sewik mógłby coś się wypowiedzieć w temacie. Bo jeżeli dobrze pamiętam, na SMT to było bardzo ciekawe i interesujące. A czy ktoś jeszcze z moich postaci potrzebuje? Flame dobije do eski, na pewno zobaczycie. I przypomnijcie mi, żeby zmienić cele. Jestem pewien, że będę pamiętał o tym, ale przypomnijcie mi. Tak samo jak jestem pewien, że Konstans się bardzo fajnych rzeczy uczy. Zmienić cele, zmienić cele, zmienić cele, zmienić cele, zmienić cele, zmienić cele, zmienić cele. Komu ja właśnie muszę zmienić cele? Tobie nie, tobie nie, tobie nie, tobie nie. Najlepiej tym, którzy już mają S+, czyli na przykład tobie. Co jeżeli dać ci 5 samo? Nie wiem, na ile to pomoże, ale spróbować można. I ktoś jeszcze miał S+, chyba na swojej umiejętności. Tak, ty. A co mi tam? Tobie też dam 5. Taki będę. Autoinstrukcje dla reszty, bo nie mam pomysłu na resztę. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że dużo ciekawsze niż przechodzenie gry samą protagonistką byłoby przechodzenie gry bez korzystania z protagonisty i lordów danych domów. Że to rzeczywiście mogłoby stanowić dużo większe wyzwanie, aniżeli przechodzenie gry jedną postacią. Aż też wiadomo, do pewnego ograniczonego stopnia, bo są misje, gdzie no, pewnie by się nie dało po prostu, tak? Pata ma eskę. Nice. Serki plus 10, nice. Nosferatu. Jakby Konstans z jakiegoś powodu potrzebowała się leczyć, to mam taką możliwość. Dobra, to póki pamiętam, to wezmę sobie... Podbiję... Abilitkę. Od razu lepiej. No dobra. Czemu ja cały czas mieszam przyciski, pomimo tego, że jest to już antysync tej gry? Zawsze mieszam, który przycisk jest za otwieranie mapy z jakiegoś powodu. I nie mam zielonego pojęcia, z czego to wynika. Szybkie obżeranko. Przy czym, biorąc pod uwagę, ile osób tym razem musi się najeść, to nie będzie aż takie szybkie, jak bym chciał. No i tak się zastanawiam, bo z tego co pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Znaczy, nie oszukujmy się, podejrzewam, że pamiętacie to dokładnie tak samo dobrze jak ja. Ale jeżeli dobrze pamiętam, to ja całe te playthrough robiłem na poziomie profesorskim A. I zastanawiałem się po prostu, na ile mogłoby być trudniejsze, gdybym go grindował, tak? Bo też nie pamiętam, na ile od początku go używałem, tak? Tak w pełni. I na ile to, powiedzmy, mogło właśnie wpłynąć na to, że część rzeczy była łatwiejsza, część rzeczy była trudniejsza i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jedna rzecz, która bardzo przyspiesza kwestię grindowania, którego podejrzewam, że często by mi się po prostu nie chciało robić, to to, że możemy sobie wziąć te statuły, które przyspieszają nam grindowanie danych klas. Bo bez tego dostajemy 1 punkt zamiast 2 z danej klasy. Więc jeżeli klasa wymaga, powiedzmy, 200 punktów, to musielibyśmy 200 razy stoczyć walkę zamiast takich teraz 100, tak? Listean na przykład ma domyślnie umiejętność, która pozwala jej właśnie to zdublować jako tako. Czyli ona domyślnie dostaje 2 zamiast 1, ale tak to jest tylko statu, który się obowiązuje za renomę. I podejrzewam, że bez tego... Nie wydaje mi się, żeby było jakoś specjalnie, powiedzmy, trudniej, ale byłoby bardziej tak mozolnie, monotonnie, irytujące, coś ten deseń, tak? Na tej zasadzie. Takie przynajmniej moje zdanie. Manuelo, proszę, poszkól mnie w sztuce miecza. Sobie biorąc pod uwagę, co się przed chwilą działo, to podejrzewam, że będę musiał jeszcze raz sobie miecz kupić. Dobra, to jest to. I gdzie jest Kaśka? Kaśka chyba na górze była, co? Tak, Kaśka była tutaj. Dobra. Lećmy jeszcze raz się pouczyć. Czy ktoś jest blisko wbicia czegoś? To jest pytanie. Berlin wciąż ma szansę wbić SKW-kę. Będę się upierał. Peca ma SK tutaj, w niczym innym raczej nie wbije. Lista może być a faith. Spróbujmy. Jeden. Piękna jedynka. O, Abdaxas. Nice. Nie będę narzekał na posiadanie Abdaxasa, to na pewno. Setef może wbić potencjalnie A+ w lataniu. Czego się nie spodziewałem trochę. Konstans co najwyżej Faith, na czym mi jakoś super nie zależy. Spróbujmy do CS Plus dobić. Nie sądzę, żebym zdążył, ale spróbować mogę. To je to. I ostatnie wykorzystam na... Batman. A wejfej. To co, słyszałem, że zaraz idziemy jeszcze robić sesję treningową dla protagonistki. Nie, no nie róbmy tego. Bo aż głupio. Nie odważę się o stwierdzenie, że mógłbym sterować misje fabularne. 1? Naprawdę? 1? Okej, i tak się dobijał. O tyle dobrze. Ale z ten plus... Cyber mnie nie obchodzi. World. To co, seminareczka z... No właśnie, z czego? Z mieczy? Z czego mogę się zejść? Seminarkę? Z magii! Dla wszystkich, którzy potrzebują. Lista już nie potrzebuje, więc... Tam więcej, jakaś połowa osób tam nie potrzebowała. No dobra, czas na... Holy Whoopstep. Jak nie wiecie, o czym mówię, to spokojnie, zaraz się dowiecie. Tylko sobie odpowiednie rzeczy zakupię. Armory. A przez odpowiednie rzeczy mam na myśli... No chyba treningowy. A i to głównie dlatego, że ma najwięcej durability, tak naprawdę. Dobra, lecimy na misję. Ten strąket Shambala. Udajemy się w podróż do podziemnego miasta Shambali, gdzie kryją się ci kryjące się w mroku. Tak nawiasem mówiąc, pomimo tego, że jest to wszystko pisane małymi literami, to dosu Slither in the Dark jest praktycznie traktowane jako oficjalna nazwa tej organizacji, bo zawsze się tak wobec nich odnoszą. Nawet nie jakoś, że nie wiem, jakoś to zmieniają, tylko zawsze jest używane dokładnie takie samo określenie. Jesteśmy w bardzo ewidentnie futurystycznym mieście. Futurystycznym nawet jak na standardy naszego świata. Bernadette już w głowie gdzieś tam się odpaliło, ale by było fajnie. Tak? Wszystko ok? Coś nie tak? Czemu chcieliby mnie zabić? I najwyraźniej stanowi jakiś problem. Śmierć o flagi, moje ulubione. Jeszcze, proszę, niech powie jeszcze tylko, że jak tylko wrócimy... Ona nie żyje. Ona już jest martwa. Ona dosłownie w tej chwili umarła. Ona zaraz umrze po raz trzeci w ciągu jednego dialogu. Tyle śmiercioflag to ja już dawno nie widziałem. Brakowało jeszcze, żeby tylko parę raz powtórzyła. Jak tylko to wszystko się skończy. Jak tylko ta bitwa dobiegnie końca. Ech. Ona się prosi. Dobra, mamy jednostek dla odmiany 11, nie 10. To jest coś nowego. I na wszelki wypadek tym razem rozejrzę się po mapie. O cóż to. To jest jedna z tych wspaniałych map, na której są w drzwi do otwierania, niestety. I przez to trzeba będzie się bawić w klucze. Teoretycznie mógłbym się zaopatrzyć w klucze, ale gdzie jest zabawa, skoro można je zgarnąć z poziomu mapy. Przynajmniej będzie ciekawiej. A jeżeli coś mi się nie uda, to mam zapis. Naszym celem jest pokonanie drugiego dowódcy. Przegramy, jeżeli będę w polegnie. Nie pamiętam, czy samego Thalesa jako tako wcześniej widzieliśmy. Jeżeli w ogóle, to jakoś bardzo przewrotnie. Upstep. To nie brzmi pozytywnie. Mechy. Chłop odpalił mechy. W moim świecie fantazy. Anyway. Jakby się ktoś pytał, czym są te wspaniałe mechy, to już odpowiadam. Nie wygląda jakoś bardzo strasznie i fatalnie w ogóle. Bałem się, szczerze mówiąc, że będą kompletnie niewrażliwe na magię albo coś ten deseń, ale z tego co widzę, to nic takiego nie mają. Bo nawet ta abilitka, którą tam mają na dole, to co jest raptem software. Więc te Titanosy nie wydają się aż takie straszne, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Naszym głównym zmartwieniem na chwilę obecną będzie tak naprawdę odnalezienie kluczy. Mamy też parę takich miejsc jak te, gdzie choćbyśmy chcieli, to na liczeniu sieci nie przejdziemy, bo jest zablokowane, tak żeby nie było wątpliwości, więc naprawdę musimy po prostu szukać kluczy, takich jak ten, który ma kolega tutaj. Jak bardzo naiwny można być? Tak myślałem. Z drugiej strony. Bo zastanawiam się w sumie, ile my drzwi tak naprawdę potrzebujemy. Na pewno musimy tutaj się przedostać. Tutaj jest kolega Kilon, który też ma jeszcze klucz, więc wystarczy teoretycznie na papierze, że tu przyjdziemy. Paru żołnierzy agertańskich. Czy generalnie nie ma aż takiej tragedii. Wiadomo, że najwygodniej byłoby sobie pootwierać te drzwi z boku, ale nie jest to jakiś nasz kompletny, absolutny priorytet, bez którego nigdzie nie przejdziemy, tak? Bo jak widać możemy sobie na przykład tutaj wejść, tak? Zajmę faktu, że i tak na chwilę obecną musimy przynajmniej kogoś wyciągnąć, tak? Bo inaczej wiele nie osiągniemy. Ty nie będziesz miała w to w zasięgu, prawda? Chyba nie. W boltingi jak taki się nie chce bawić chwilowo. Zresztą zazwyczaj staram się to robić na zasadzie, że albo mi się rzeczywiście nie chce jakoś bardzo mocno kombinować z czymś, albo jako taki środek na zasadzie, że już nic innego nie mogę sensownie zrobić. Ty mnie atakujesz? Znaczy atakujesz to mocno powiedziane, ale próbuje mnie atakować. Ty będziesz mi zasięg? Tak! I nawet powinna dać radę. Nice. Dobra, to tu mam w miarę obcykane. Teraz co może zrobić góra w tym czasie? Bardziej powinna być w stanie zająć się tym magiem i dostać z niego klucz. Nice. Movement +1, powiadacie? Dobra, teraz gdzie są drzwi do otworzenia w takim razie? Jeżeli jakiekolwiek. Tu są jedne. Tu są drugie. Czyli generalnie w tę stronę. Bo też chyba nic nie ma takiego, czym się muszę pilnie zająć. No nie, ani drzwi nie ma, ani nic, więc mogę spokojnie jechać w stronę środka. Tylko tak, żeby nie oberwać najlepiej. No ale to chyba sam przez się mówi. Kto mnie tu atakuje? Ty. Czym ty jesteś? Łucznik. Wydaje mi się, że nie powinien mnie zabić. Może dużo zadać, ale zabić nie zabije. Nawiasem mówiąc, przez specyfikę tej misji dość ciężko się tutaj jakoś syduje rzeczy. Bo ten budynek, który tutaj widzimy, jest jak widać nieodkryty. A jak zapewne można się domyślić po tym, że nie widzieliśmy jeszcze przywódcy. Może on się ukrywać gdzieś w tamtym rejonie. Chyba to jest tak. Czy jest sens, że on się tutaj wpierdział? Powinien być sens. Zwłaszcza, jeżeli jakimś cudem uda mi się zabić go na hita? Młotkiem? Nie zabije. Silver Axe plus zabije, ale w sumie tam mi szkodzi. Nice. No i dobra, co nasi przeciwnicy będą kombinować? Ferdek raczej nie oberwie za bardzo. To tak niska to wogę. Nie oberwie. Szans na to, by jednostka latająca typu movement +1 są nikłe. Na engie zwykłym powiedziałbym, że tak. Wydaje mi się, że jeżeli byśmy dosłownie od samego początku kazali jakieś jednocześnie inwestować w jedno i drugie, to może, ale to naprawdę bardzo może. Bo tak to powiem szczerze, nie widzę tego. Czy jesteś w stanie zabić tego kolegę? Nie. Chyba że. Dlaczegoś mam te freestyle? Freestyle, jeżeli ktoś nie wie, nie pamięta, to efektywnie nałożenie efektu broni Brave. Czyli podwójny atak gwarantowany? Bolting to może nie, ale fire. Dobra, to akurat rzeczy nie potrzebujesz. Jezu. Patrzę na to, jakie ono ma przedmioty i takie... Czemu ty masz te wszystkie przedmioty? Czy to wszystko dlatego, że nie patrzy na to, co kto ma i nie rozdaje tych przedmiotów, takie trzeba? No, nie może być. To się nie skończy to dobrze, jeżeli tak to będę kombinował. Tego raczej nie potrzebujesz raczej, metalny strzelać nie będę. Czy peca będzie miała zasięg? Może weapon, ale te ma i to nie. Dobra, to podejdźmy po prostu w takim razie. To ta końska może spokojnie podchodzić, nie boję się o nią. Jedyne, o co się potencjalnie mogę bać, to jeżeli nagle ktoś stwierdzi, że... przyjdą posiłki z dupy. Ale tego nawet nie chcę zakładać. Włócz... Uuu! OP włócznia? Antykawaleryjna? Widzicie, to jest jeden z tych przypadków, kiedy posiadanie konia, w sensie bycie kawalerzystą, nie jest wskazane. Dobra, Bernie jak podjedzie to oberwie, więc wolę nie. Hilda wydaje mi się, że może sobie spokojnie tutaj wracać w tę stronę. Co się tu działo? Mogę chyba tak zrobić. O. Nice. But, też możesz sobie wziąć drugi klucz, czemu by nie? Tu jest bezpieczna. Co się aktywowało? Czym jest wiskiem? Dobra, 17 to nic strasznego, aczkolwiek niepokoi mnie, że oni mają szansę na kryta. Coś, co nie jest aż takie oczywiste. Klucz do drzwi... Akurat ze wszystkich postaci, żebyś ty akurat miała... Fan jestem. O dobra, to teraz muszę się zająć tym skurwysyństwem. Wydaje mi się, że nie będę w stanie zniszczyć mu wszystkich tych... punktów pancerza. Mógłbym próbować oczywiście, ale nie widzę tego. Mogę zniszczyć dwa. Względnie, jeżeli Berni... Nie, Berni nie, ona... Znaczy Gambita do tego. Zresztą Berni ogólnie, z tego co widzę, bardzo mało zdaje. Uroki opancerzonych przeciwników, bo są praktycznie odpowiedniki jakichś rycerzy, nie oszukujmy się. Więc magią możemy w tej sytuacji działać zdecydowanie więcej. No dobra, ta strona przerobiona. Lećmy dalej. Czy ja jestem w stanie pozbyć się tego... skurczysyna na Wyvernie? Tak. Nice. Nie będę się narażał na atak bez potrzeby, bo ale nie ma po co tak naprawdę, nie oszukujmy się. Tutaj tylko bolting by trafił. Właśnie zastanawiam się, na ile, powiedzmy, jest konieczne, żebym zajmował się wszystkimi tymi tytanami. Chciałbym, żeby odpowiedzią było wcale, ale nie wierzę w to do końca. Więc raczej nie będę tak się bawił. Ach. Klucz do drzwi, to akurat możesz wziąć. Wyrzucaj to do konwoju. Chyba co my tu mamy? Czy ty masz klucz do drzwi? Nie. Ale możesz zaraz mieć klucz do drzwi. Konwój. Nie, nie chcę dawać przedmiotów do tych. Do statów dla Flame. Z całym szacunkiem należy tym. A wydaje mi się, że to już po prostu zaczekam, aż Flame otworzy drzwi. To nie powinno zabić chyba tego Niharda. Podkreślenie słowa nie powinno. No dobra. Jeszcze raz, jakiego to masz gambita? Gdzie się sprawdzało te... Tą batalionę. Right, ty masz supportowego, niestety. Czy istnieje świat, w którym go zabijam w tej turze? Śmiem wątpić, chyba że RNG mnie dzisiaj lubi. Dobra, i teraz pytanie, ile jest w stanie zrobić Slinghard? Dużo, ale. Właśnie jest ale. Jakbym zrobił jakiś bardzo durny YOLO tego typu, to stanie się dokładnie to, więc wiedziałem, że to się stanie. Może inaczej by wyglądała sytuacja, gdybym odwrotnie zniszczył te... Wie co? Ty masz aż tyle zasięgu? No nieważne, holy fuck. Czemu się wydawało, że Nihat ma jedną kratkę zasięgu mniej? Nie, serio, wydawało mi się, że Nihat powinien mieć 3 zasięgu, a nie 4. Raz, dwa, trzy, 4. Right. Daj mu daję plus 1. Chyba, słuchaj, otwieraj. Nie ma co się czaić. Jolo! Jolo. 0, 28, 20. Innej słowy, można na to kompletnie machnąć ręką. Wydaje mi się, że oni mogą rozsądnie tylko... No, weź, ty masz klucz do drzwi. Otwieraj. Hilda powinna mu stankować rozsądnie rzeczy. 20. Traktuję to w kategoriach może rozsądnie tankować, ok? Stąd tylko bolting. O, ta mi się podoba. Sięgam, jeżeli ktoś będzie intował mój, że Kanto jest zbalansowane, to będę chciał z nim przeprowadzić długą rozmowę. A, racja, wiskamy. Takie automatyczne wieżyczki. Właśnie nie pamiętałem do końca, czym one były, ale już niestety pamiętam. Są takie automatyczne wieżyczki, które będą nas raz na jakiś czas atakować. Na tym etapie gry nie są one jakieś, powiedzmy, super straszne, ale nie jest to też nic super przyjemnego, tak? Bo z tego co pamiętam, albo jest bardzo ciężko, albo nie da się ich wyłączyć. Zresztą właśnie nie do końca bolting, bo zadaje dużo mniej, tak? Nawet nie jestem pewien, czy mogę jako tako zobaczyć ich statystyki. Magia 25. Czyli to nie jest, powiedzmy, jakoś specjalnie dużo. Na co ty się tu narażasz? Chyba właśnie te wiskamy będą wtedy. Czyli tak zwane nie ma czym się przejmować. Co mnie tu bije? On potencjalnie. Nie będę ryzykował, biorąc pod uwagę właśnie istnienie tych cholernych wieżyczek. Bo gdyby nieco, to może bym się skusił, a tak to... Nie ukrywam, trochę się boję, że coś niedobrego mi się stanie. Bez kryta. Dzisiaj jakieś te kryty, powiedzmy, wchodzą, mam wrażenie, tak jak powinny. To nie jest mi na rękę, ale wchodzą tak jak powinny wchodzić kryty. Dobra, to jeszcze ktoś nie oszał. Wy tutaj. Dobra. Jeszcze raz, kto ma gambit? Ty masz gambit. I zadajesz 0. Holy fuck. To nie jest coś, czego się spodziewałem. Generalnie, jeżeli zadamy 0, to nie zniszczymy nawet tego białego pancerza, więc nie radzę próbować. Dobra, chciałbym, żeby najsłabsza osoba w grupie zajęła się po kolei tymi cholernymi punktami HP. Tak, punktami punktów zdrowia i w ogóle, wiem. Proszę nie bić. Hilda, dasz radę go dobić, czy nie? Masz szansę. No dobra, zróbmy to. Tak jak Pan Bóg przykazał w takim razie. I na ostatni pasek zdrowia weźmiemy wtedy... Konstans. Tak. Już wziąłem, fajnie było. Okropnie się ustawiłem trochę. Znaczy, co mogę na pewno zrobić, to teraz rzeczywiście tak zaatakować. I teraz niezależnie od tego, co się stanie z Hildą, to powinienem być w stanie po prostu dobić to skurczyseństwo w ten sposób. I to, że użyłem boltinga, było bardzo nieplanowane. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. No ale użył się, to nie będę cofał. O nie. Przypomnijcie mi, kto ma klucze? Ty masz klucz. Otwieraj. Teraz, ile wy macie odpowiednie z lista? 31, 32. Innej słowy, w chuj. To ją zabiję. Raczej. Bolting to nie jest coś, co chcę zrobić, to chcę zrobić. To bo na pewno mogę wyleczyć Hildę. Jeszcze pewnie niewiele zrobi. Znaczy coś zrobi, ale nie tyle, ile bym chciał. Jak Hilda weszła, to jest duży plus. I teraz Hilda powinna być w stanie go dobić. Bez umierania. No dobra. Jedzie mi to całkiem zgrabnie i sprawnie, oby tak dalej. Tej skrzynki nie otworzę, niestety. Dalej, Flame, otwieraj drzwi. Ale póki co, wiem, że takich rzeczy się nie mówi, ale póki co idzie naprawdę sprawnie. Nice. Dobrze, że za pierwszym hitem. Niedobrze, że dostaje chujowe staty, albo w ogóle. Dobra, znowu wiskamy strzelają. Już te wiskamy da się w ogóle zniszczyć, bo one niby mają wpisane 100 HP. I się zastanawiam przez to. No, tutaj widzę, że atakować ich nie mogę, więc wydawać by się mogło, że nie. No ale dobra, muszę chyba w takim razie podlecieć nieco do środka. Bo powoli mi się kończą, powiedzmy, rzeczy, które mogę robić od zewnątrz. A na wiskamy i tak będę narażony, więc to nie jest jakaś super wielka różnica. Protagonistką mogę jej zmemować całą śmietankę towarzystwa i nic się raczej złego nie stanie. Tutaj jakoś spróbować podejść i ogarnąć tą bestię nieszczęsną. Nice. Jakby dobrze poszło, to nawet bym zdjął jej w tej turze ten pasek. A tak poszło. A jak to jeszcze Peca? Peca biedaczyna została gdzieś tam na brzegu i musi zapieprzać na nogach. W przeciwieństwie do większości innych postaci, które albo latają, albo jeżdżą. Hilda niestety obrywa. Protagonistka wciąż unika. Ja cały czas mam Levinsolda założonego, dopiero teraz zauważyłem. No nic. Nie jest to nic strasznego, ale tak szkoda marnować ładunków. Teraz jak to myślę. Z drugiej strony jesteśmy już bardzo blisko końca gry, więc nie wiem, czy można mówić o marnowaniu czegoś. Mam wrażenie, że zrobiłem to w tej kolejności. Ale mogę też tak. 4 szanse na kryta. Au. I oczywiście nie wszedł też ten crest, który mógł sprawić, że zabije. No nic. Dobra, zabicie kolegi nie powinno stanowić wielkiego problemu. Nasz koleg przeżył jednego kryta, to jest dla niego na duży plus. A wiesz co? Zrobię to tak. Dobra, zróbmy w takim razie Hades. Nice. I co, to chyba wszystko będzie. Czy ja mogę teraz po prostu dać... nie wiem, na przykład... auto na charge? No i teraz będą mnie strzelać, ja wiem. No dobra. Tam ktoś jeszcze jest. A, golem jeszcze tu jest. Zapomniałem o nim. Wszyscy o nim zapomnieliśmy. Głupie pytanie. Czy ten znak czemuś służy? Czy on po prostu tutaj jest tak dla wyglądu? Blizdę wolałbym, żeby gdzieś nie atakował. Generalnie odrobinę się boję otwierać tych drzwi jeszcze jako tako, bo wiem, że za nimi czeka mnie odrobinę nieprzyjemności. Więc w miarę możliwości wolałbym to sobie zostawić na jakąś bezpieczniejszą chwilę, kiedy nie mam absolutnie nic innego do roboty. To mogę po prostu sobie grzecznie i kulturalnie podbiec w tym czasie do tego. Do przeciwnika i go dobić zaraz. Dobra, fajny Konstans. Prosta sprawa. Nie aż taka prosta, ale będzie zaraz prosta. Czy ktoś u mnie jeszcze ma klucze? Ty nie, ty masz klucz. Ale ty nie podjeżdżasz przez schody. Dobra, wracaj tu. Czy ty masz Fortify? Powinnaś mieć Fortify. Nice. Wyleczeni wszyscy. Petra też może podbiec. Posiłki. O nie. Pytanie, czy oni mają jakieś przedmioty rzeczywiście, które z nich wypadną, czy... Silver Sword... Znaczy no... Nie wygląda, ale... Dobić nie zaszkodzi. Chyba. O nie. Tylko nie uciekinierzy. Najgorzej. Anyway. FBI open up. Za drzwiami czeka nas kolega z Silver Axe, nic da z dużo ataku. Kolega z Bolganona. Kolega z Banshee. Kolega drugi z Banshee. I kolega Thales, który ma Death i Quake. Przy czym Quake to bardzo zabawny, interaktywny czar, który ludzie mogą kojarzyć też z innych części. Bodajże w Echoes było coś bardzo podobnego. Czyli ogólnie w Gajdenie, że działa on na całe pole bitwy naraz. Biorąc pod uwagę, że daje dość sporo, to uniknięcie jego działania byłoby jak najbardziej wskazane. Tak, że się tak delikatnie wyrażę. Czy ja mam zasięg do Thalesa? Nie. Czy Thales może mi zrobić coś niedobrego? 32, 41, przy czym z tego co pamiętam Dev ma ten bardzo nieprzyjemny zwyczaj, że lubi krytować. Mam nadzieję, że nie będzie mi się dane o tym przekonać. Bo Peta nie będzie miała zasięgu na niego, prawda? A może będzie miała? Przez grube ściany budynku, nie ma problemu, strzelam. Nie będę kwestionował. Cześć, Krystian. Chłop się pyta, jak ci idzie, bo chcą podhostować. Hostować. Wydaje mi się, że po tej misji skończę. Misja zaraz się skończy. Więc... Potencjalnie za chwilę mogę być dostępny. To będzie zły pomysł, nie robię tego. Czy ktoś jeszcze potencjalnie może coś zrobić? Jasne. Aczkolwiek tutaj bałbym się, że Hilda nie przeżyje defa, więc chyba się trzymam. Mm, 32 i 19. Dobra, Bela powinna przeżyć. Musiałoby się stać coś naprawdę bardzo dziwnego, żeby... Co? Co? O mój Boże! Znaczy ja doskonale wiem, co się stało. Jako, że mam dużo cofania czasu, to wam nawet pokażę. Peta dostała za 44 z Quake'a. Chwileczkę. Momencik. Ile Peta ma HP? Monka Giga. Przypominam, że Quake ma nieograniczony zasięg działania. Fine, I get it. I get it. To jest takie, wiecie, ja rozumiem. Ja doskonale rozumiem. Satysfakcjonujące. Nie będzie quake'owania, głupie kurwo. Tak nawiasem mówiąc, ta ścieżka jest jedną z dwóch, na której mamy tę misję. I jest to miejsce, w którym fabularnie one zauważalnie się rozdzielają. Thales kompletnie nie umie przegrywać. Więc rzucę na nas atomówki. I żeby nie było, bynajmniej nie ma na myśli tej jednej czy dwóch. Właśnie chciałem pytać, czy oni długo planują tak czekać, aż cały budynek się zawali. W każdym razie z kolegą Thalesem już problemów nie będzie. A że Rea przypłaciła to dość surowo, to już zupełnie inna sprawa. Pomyślałbym też, że to jest taki bardzo ładny, dobry moment, żeby zakończyć fabułę, ale nie tym razem. Została nam jeszcze jedna misja, jeden ostatni miesiąc, tylko tak naprawdę na chwilę obecną nie mamy żadnego jako takiego celu wyznaczonego, tak? No bo to, co trzeba było zrobić, zrobiliśmy. Edelgard została obalona. Ci, którzy kryli się w mroku, zostali pokonani. Jedyne co, to musimy czekać, aż Rea wyzdrowieje. ここが陥落した日、戦場に白き巨大な存在が現れただろう。あれは白きもの。もう分かったと思うが、その正体はレアだ。A to wiemy. O ile jeszcze pamiętamy. Widzieliśmy na własne oczy, jak się zmieniała przy nas. Przynajmniej tak to wyglądało z perspektywy kasenki. I zatem w końcu, po 10 tysiącach lat, wyjawia, że tak naprawdę też nie jest człowiekiem z tej epoki, podobnie jak Iflane. Sugerujecie, że to kolejna gra, w której mam zostać papieżem? Czy naprawdę znów mam zostać papieżem? Biorąc pod uwagę, jak wygląda, powiedzmy, sytuacja przywódcza w Fodlan, to ciężko jest skazać kogoś, kto mógłby teraz ogarnąć tę całą sytuację poza tymi, którzy teoretycznie chodzą i wygrywają wszystko, jak leci. Czy jesteśmy gotowi podjąć się przywództwa całego kontynentu? To jest bardzo dobre, cholerne pytanie. Ciekawi mnie w sumie, jak jest opisana ta misja w kalendarzu i czy w ogóle możemy zobaczyć kalendarz. Zdecyduję o przyszłości. Czyli nie jakoś konkretnie. No dobra. To sobie grzecznie kulturalnie zapiszemy w tej chwili. I w przyszłym tygodniu w sobotę spróbujemy zrobić to, co nas proszą, zdecydować się o przyszłości Fodlanu. Wydaje mi się, że już powinniśmy wtedy być w stanie na spokojnie zakończyć całą tą główną fabułę. Wierzę w to, ale niczego nie obiecuję. A na dziś to by było na tyle. W środę normalnie SMT już będzie, w tym tygodniu nie było, bo trochę lekarze im powypadali. Także dzięki za przybycie i trzymajcie się po. Cześć!